No słuchajcie, zjechałem całą moją dzielnicę, objechałem różne punkty w Mediamarkcie na Okęciu, tam gdzie samoloty startują, mieli, ale już nie mieli, to znaczy była i się skończyła i dostałem to tutaj w Saturnie, jestem teraz, także część już kasy, która mi będzie wypłacona od Was, jeśli chodzi o patronów, już jest przeznaczona na coś, co usprawni nasze filmy. Zakupiłem sprzęt i pokażę Wam, dlaczego go kupiłem. Widzicie, co się dzieje w tym samochodzie? Do tej pory korzystałem z mojej opatentowanej metody montowania sprzętów, używając fotela pasażera. Często były pytania, jak ja to robię. No wystarczy trochę sprytu, inteligencji i można to wszystko zrobić. No ale tą kamerę, którą właśnie teraz filmuję, no mogę tylko trzymać w tej chwili w tym samochodzie. I było kilka takich hal, gdzie były zintegrowane fotele a la kubełki albo prawdziwe kubełki i nie mogłem tego zrobić. To samo jest z tą kamerą. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób zaczepić. Więc musiałem kupić to, co właśnie kupiłem. Czyli przystawkę, która pozwoli mi gdzieś tam zamontować ten sprzęt. Zaraz popróbuję różnych ustawień. Także bardzo Wam dziękuję za wsparcie mojej pracy. Dzięki Waszym litrom, które dolewacie od tygodnia i mam nadzieję, że będziecie dolewać. Będę stopniowo kupował sprzęty. O, sprawdzałem MacBooka dzisiaj. Byłem akurat w Saturnie, więc popatrzyłem na MacBooki Pro. No niestety to jest wydatek około 7000 zł. Yikes. No niestety 7000 zł i to boli ta cena. No ale program iMovie jest podobno najlepszy, jest podobno najprzyjemniejszy w obsłudze, najprostszy i jest darmowy z tego co wiem. Radziliście mi, żeby zainwestować w Maca, może pora się przerzucić na Maca, no ale to na razie z pięknego tysiąca od patronów te 7000 to jest dosyć przerażająca kwota, zobaczymy. Na razie spróbuję ogarnąć te programy, którymi montuję, a teraz sprawdzimy jak będzie wyglądała jazda z nowej przystawki, nowego uchwytu. Montowana w troszkę inny sposób niż dotychczas. No dobra, pierwszy kadr testowy. Nie wiem jak to będzie wyglądało, więc badamy. Badamy sprawę. To jest kamera zamocowana w tej chwili na tylnej szybie, prawych tylnych drzwiach, tylnej szybie. Przez, tak jak Wam powiedziałem, przez konstrukcję fotela, która uniemożliwia mi zupełnie montaż, używając tutaj fotela pasażera. Nie mogę nic innego zrobić. A czemu się uruchamia nawigacja? Gdzie jest kamera cofania? No i patrzcie, jest wsteczny i teraz co się dzieje? Co się dzieje? To są właśnie dzisiejsze urządzenia elektroniczne, że kamera cofania, jak nie jest potrzebna, to się włącza. Jak jest bardzo potrzebna w takim miejscu, to nie wiem, o co chodzi. Jedziemy, no. Urządzenia elektroniczne czasami głupieją. Chcę z Wami pojechać kawałek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z takiego kadru. Nie wiem, czy da się w ogóle. Właśnie, nie ma tego kółeczka. Jest to prawda rolka tutaj, taka dość plastikowa rolka jest na kierownicy, ale to ja zawsze jestem oldschoolowcem, no lubię mieć kółeczko do ściszania, a tu widzicie ten nowy panel, ta matryca sprawiła, że nie mamy tego, więc no mówi się trudno. Dobra, to jest pierwszy kadr, który uruchomiliśmy testowo. Teraz spróbujemy uruchomić drugi kadr, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, jaki kadr Wam odpowiada najbardziej, czy jest ok, czy nie jest ok. Gasimy i zmieniamy ujęcie. Mamy drugie ujęcie. To jest drugie ujęcie tej kamerki, która jest w tej chwili powieszona w inny trochę sposób. Jest to odcinek tylko i wyłącznie testowy, jeśli chodzi o nowy sprzęt, nowe akcesoria, które kupiłem. Akcesorium. Więc tutaj chcę poznać Wasze zdanie na ten temat. To nie będzie test tego auta. Co prawda powiem Wam o tym, że na przykład łopatki do zmiany biegów mają świetny klik. Że jest tutaj wiele rozwiązań, które mi się naprawdę podobają w tym samochodzie. I lubię, tak jak Wam mówiłem w czasie moich testów, lubię, gdy auto zaskakuje mnie pozytywnie. Nie lubię, gdy auto zaskakuje mnie negatywnie. I w tym przypadku mamy zaskoczenie pozytywne, co jak najbardziej mi odpowiada. Jest przyjemny. Także ten kadr sprawdzamy. On jest dużo dalszym kadrem. Zamontowałem teraz na skraju szyby.
kamerę. Nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, bo to też wszystko zależy od odległości kamery. Nie używam mikrofonu zewnętrznego, używam mikrofonu wbudowanego. Zawsze korzystam, zresztą do tej kamery nie mogę podpiąć mikrofonu zewnętrznego, to jest jej jedyny tak naprawdę poważny mankament. Mogę zrobić to tylko w ten sposób, że mówię do Was do kamery i do mikrofonu wbudowanego. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, a przynajmniej możliwie. Promień skrętu jest naprawdę fajny, zresztą Skoda Superb i Volkswagen Passat, jeśli będziemy mówić o trochę większych autach, to jest tak, że Skoda Superb ma dużo lepszy skręt, dużo ładniej się łamie niż właśnie wspomniany Passat najnowszej generacji B8. Dobra, to jest kolejny kadr, zmieniamy. Nie wiem, kombinuję i wydaje mi się, że ten kadr, który w tej chwili ustawiłem, będzie najoptymalniejszy. Najoptymalniejszym z tych, które wchodzą w grę w takim montażu. Co prawda bez przyciemnionych szyb tą kamerę tak trochę chamsko widać, jeśli chodzi o to, co będzie widać z sąsiedniego pasa, jak ktoś do mnie podjedzie. Ale cóż, no, ja tam to olewam, ja się nie przejmuję. Teraz jest godzina? Nie, no, jeszcze mam trochę czasu. Dobra, więc tak. Jestem szczęśliwy, że kupiłem tą przystawkę. Mam nadzieję, że kamera nie ucierpi i nie spadnie. Mam nadzieję, że Wy też jesteście szczęśliwi, ponieważ w tym samochodzie, gdyby nie ten zakup właśnie dzisiaj, nie mógłbym robić dynamicznych testów. Musiałbym trzymać kamerę, a wiecie, że to jest do bani, bo ja się tylko wspomagam kamerą, którą czasami coś filmuję. Główny montaż polega na tym, że kamera jest w moich setkach filmów przymocowana do właśnie fotela pasażera. Była do tej pory. No i teraz uwaga, jest tryb sportowy. Zaraz to jeszcze potwierdzimy. Tak, jest sportowy, więc jest sztywno. Zobaczymy, jak będzie z drganiami, bo stabilizacja obrazu w tej kamerze nie jest jej najmocniejszą stroną. A wiadomo, no, jesteśmy na sztywno połączeni z samochodem, z nadwoziem, prawda? Przez szybę i przystawkę. Więc tutaj nic nie amortyzuje, nic. Fotel też nie ma szans czegokolwiek tam przyjąć. Jego konstrukcja to wszystko jest od budy przyczepione. Ale mam nadzieję, że da się to oglądać. Samochód, jeśli jesteście ciekawi Skody, dlatego że no, testy dotyczą tego auta, to powiem Wam, że warto będzie obejrzeć moje odcinki. O, ta Dacia Duster jakoś przycisnęła, że aż opony zapiszczały. Zaraz ją zobaczycie tu z lewej strony. Poważny sprzęt. Kurczę, to 4x4 i opony zapiszczały. Pewnie najmocniejszy dieselek 1.5. Chociaż teraz może nawet zmienili gamę silnikową. Kto tam wie, co pod maską piszczy? Musiałbym się zorientować. Pamiętam, że kiedyś diesel 1.5 DCI pod Renault był najmocniejszym silnikiem. Dobra, puścimy babeczkę, żebyście sobie mogli popatrzeć. Co prawda bez pasów, my tu stoimy. No i cóż, samochód jako, no teraz właśnie był wheel hop. Samochód jako auto na cały rok do wszystkiego w przyzwoitych pieniądzach 120 tysięcy, taka jest mniej więcej cena Skoda Octavia RS w wersji liftback. Słuchajcie, nie mam pytań. Zastanówmy się, co innego za te pieniądze możemy mieć. Porównywalnych gabarytów, porównywalnej ilości miejsca w środku. No na przykład pierwsze auto, które mi przychodzi do głowy, to oczywiście nie ten sam segment, ale Mazda 6. Mówię o pieniądzach. Mazda 6, która tak, będzie miała silnik wolnossący 2 litry za te 120 tysięcy, skrzynię manualną. Dobra, będziemy tu godzinami czekać. Będzie miała drastycznie gorsze osiągi. No będzie oczywiście miała lepsze materiały, bo tam można mieć tą skórę kremową, beżową i ogólnie będzie miał może samochód trochę lepszy wygląd, bo nie oszukujmy się, że Skoda Octavia nigdy nie była i raczej nie będzie najpiękniejszym samochodem, a właśnie Mazda 6 uważam, że jest jednym z ładniejszych samochodów. Jeśli nie najładniejszym, cały czas. Więc tutaj na pewno Skoda nie podskoczy. Ale Skoda jest samochodem niesamowicie dynamicznym, jeśli porównamy ją właśnie z tą Mazdą 2.0 w wolnossącym silniku. Ja tylko mówię, przypominam Wam, że ja porównuję nie segment, nie ten sam segment, żeby zaraz nie było tutaj hejtu na mnie, tylko kwotę około 120 tysięcy złotych. Co możemy innego mieć za to? No możemy oczywiście mieć też jakiegoś mocnego Leona, chociażby moje ex-auto, prawda? Można mieć też
Leona FR, można mieć też Leona Cuprę, chociaż teraz te ceny poszły w górę i tak naprawdę nie wiem, czy w wersji hatchback bagażnik będzie dużo, dużo mniejszy niż tutaj mamy w liftbacku w Octavii, a z kolei kombi będzie droższe. Nie wiem, ile tam ta ośka teraz 300 kosztuje w kombiaku, ale myślę, że na pewno wyjdzie więcej niż za Octavię. Chociaż mówię, ja tu nie jestem mistrzem od cen, nie będę się upierał. Ogólnie uważam, że patrząc na ceny i na to, jak to auto jeździ, jak się prowadzi, jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę ok. Kierownica twarda, wieniec mógłby być grubszy, ale to już tutaj, jak testowaliśmy razem z panem z Forda, to on mi wytłumaczył, że nie każdy ma długie palce. Rzeczywiście to cenna uwaga, może jak krótkopalczaści kierowcy wsiądą, to docenią cieńszy wieniec, ale na pewno nikt nie doceni twardzizny. Twardzizny. W Seacie Leonie, niedawno testowanej wersji 300 4Drive, to kierownica jest dużo grubsza, jest mniejszy ten troszkę. Wieniec jest też troszeczkę mniejszy, kierownica jest grubsza, dużo bardziej mi pasowała na moją dużą łapę. No wiecie, ja mam wielką łapę, długie paluchy, więc wyciągnąłem się przez lata grania, więc po prostu lubię, jak mam grubszy wieniec kierownicy. Ale to mówię, to może każdy może inaczej do tego tematu podejść. Natomiast nie podejdziecie na pewno inaczej do tematu obrotów kołem kierownicy. Jak teraz właśnie będę publikował recenzję z Mitsubishi ASX, tam no pomijmy już milczeniem ten silnik 1.6, 117 koni z mizernym momentem obrotowym, to tam były grubo ponad 3 obroty kierownicą. No i to był dla mnie dramat. Dowiecie się tego w recenzji, bo wiecie, że ja zawsze mówię prawdę i tylko prawdę o samochodach, które testuję. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. I teraz zobaczcie, skręcamy, jest maksymalny skręt. Samochód jest zwrotny. Może nie jakoś mega zwrotny, ale wystarczająco zwrotny. Do tego ma 2 obroty z kawałeczkiem od skrajnych położeń. Jest to super. To mi się szalenie podoba. Jeszcze gdyby ta kierownica nie była tak twarda, jeszcze gdyby tutaj parę rozwiązań wykonali, nieco inaczej wykonali pewne rzeczy, no to słuchajcie, samochodzik prawie bez wad. Jak na razie, jak na te pierwsze kilkadziesiąt kilometrów od wczoraj. Opony uratowane, bo ciśnienie to wiadomo, że w prasówkach to nigdy z tym nie wiadomo, no ale jak już było wizualnie, można stwierdzić, że na tym naleśniku opona była praktycznie... Felga już wisiała nad jezdnią, to nie chciałem ryzykować, że uszkodzę tutaj cenną prasówkę. O, tutaj macie Mercedesa GLS, ale już niestety nie ma w parku prasowym. Sorry, taka mała dygresja, bo pytacie, czy kiedyś przetestuję, no to niestety nie mają. Odpisali mi, że już nie mają tego modelu. Trudno. Będzie za to inny Mercedes AMG. Na wrzesień mam fajne AMG zapisane, ale nic więcej nie zdradzę. Natomiast mówiąc o czym to ja mówiłem? Już słuchajcie, no. Ogólnie o wszystkim. O tym samochodzie, o cenie, o rozwiązaniach, które tutaj zostały poczynione. Co mnie denerwuje? No ta tafla może fajnie wygląda nowocześnie, ale no nie ma tego właśnie pokrętełka do głośności, co by się przydało. No nie zawsze ta kamera cofania. Czekajcie, zatrzymamy się, wsteczny. No teraz jest, ale widzieliście wtedy, jak montowałem, nie chciała się włączyć. Ja nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem. Może tak, ale jak mogę wpłynąć na to, żeby ta kamera się nie wyświetliła, skoro odpalam silnik, ruszam, daję wsteczny. No co ja źle zrobiłem? Menu wcisnąłem wtedy? Wciśnijmy menu, damy jeszcze raz wsteczny. No, włącza się, widzicie? Więc wydaje mi się, że tam nie popełniłem żadnej winy, że coś się zawiesiło z softem. Akurat był wysoki krawężnik, niewdzięczne miejsce, więc przydałaby się ta kamera cofania zawsze. No i takie są chochliki, ale te chochliki, wiecie, no mogą się pojawić w każdym aucie, tutaj nie będziemy się czepiać. Najfajniejsze, że układ kierowniczy jest w porządku, w trybie sportowym, tutaj mamy ten przycisk VRS Mode, widzicie, jaka ładna grafika jest na ekranie. W trybie Eco to zapomnijmy o tym trybie, bo to w ogóle jest nieporozumienie, przynajmniej ja tak uważam, w takim samochodzie nie po to ktoś bierze silnik 2.0 katalogowo 245 kunia, żeby mieć tryb Eco. Normal, no to może dla żony, ja bym jeździł cały czas w sportowym trybie, może jest sztywniej, może jest bardziej agresywnie, może to wszystko ma... jest bardziej miarowiste, ale o to w takim aucie chodzi. I tego będę się trzymał. Tak więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Napiszcie mi, czy ten kadr przejdzie, bo tam piszecie mi o kamerach sportowych, jakichś montażach na głowę. Może niepotrzebnie, może właśnie tego typu rozwiązanie, nawet na stałe, zamiast montażu na fotelu. Chociaż jak będę miał fotel niekubełkowy, to zawsze będę mógł zastosować moje patenty. Tutaj w tej chwili musimy tylko tak działać, bo inaczej się nie da tego zaczepić. Tutaj jeszcze chciałem przy mojej szybie zamontować tą przystawkę, ale wiecie, to już ten kadr wtedy jest dosyć taki drastyczny, ponieważ to nie jest kamera typu GoPro, więc ona ma taki kąt. Jest szerokokątny obiektyw, ale ta kamera jest stworzona do czego innego. O, zaparkujemy. Więc myślę, że takie ujęcie jest dużo, dużo przyjemniejsze do oglądania. Moi mili, Octavia RS
zrobiła dobre wrażenie. Tutaj jeszcze listewki teraz na czerwono się ładnie zapaliły. Jeszcze nie sprawdzałem, czy można konfigurować ten kolor, ale czerwony wystarczy. Czerwone auto, czerwone wstawki na fotelach, czerwone listewki. Dobra, wszystko działa. Menu reaguje ładnie na dotyk, bardzo duży ekran. Ja generalnie nie mam się czego tutaj w tym samochodzie przyczepić takiego, co by mnie dobijało. Poza właśnie tym twardym wieńcem, poza czym jeszcze? No podejrzanie, że cały czas mam cały litr paliwa zatankowany, bak, jeśli chodzi o cały bak paliwa, mam zatankowany jakby do pełna, zrobione już jest kilometr, już wam powiem ile. Przebieg całkowity tu będzie od tankowania już 78 km, zasięg spada, a strzałka poziomu paliwa w baku jest cały czas na poziomie full, totalnie nie ruszyła. Przy średnim spalaniu długookresowym 13,4. Długookresowe 13,4, od tankowania 12,4, od uruchomienia 13,7. Czyli około 13 litrów wychodzi na to, że auto spala 13 litrów na setkę według komputera pokładowego. Jest cichy ten silnik, ale go słychać. Gasimy. Dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się i czekam na wasze komentarze. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Jak zwykle będzie pod koniec lista wszystkich hojnych darczyńców. Mam nadzieję, że cieszycie się z pierwszego gadżetu, który kupiłem na potrzeby kanału. To jest dopiero początek. Przed nami długa droga jeszcze różnych zakupów. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Słyszycie to, co ja słyszę? Buczando, moi drodzy. Może nie tak głośno jak w Seacie moim X-Leonie Cupra ST, ale jest buczando. Jest buczando po zgaszeniu silnika. Słynne buczando w silniku TSI. Wynikające oczywiście z dbania o turbinę i o bebechy wszystkie. No ale jest, słychać. A tu jeszcze informacje dotyczące jazdy na koniec. No i tak, minusem może są te żaróweczki tutaj takie zwykłe, lipne. Co prawda, sorry za teraz ten widok, obiektyw trochę tutaj brudzi. Z tyłu też zwykłe żarówki, to można by się czepić, że jednak w aucie już w tym czasie 2017-2018 produkowane mogliby dać te LEDy. No co to za problem wrzucić te LEDy? Koszt mizerny, a jednak no to takie żółte światło z żarówek, no nie za fajnie.